Udało się, Osiłku? Nie udało, papo Smurfie. Ach, papo Smurfie, jeszcze nie było takiej suszy. Ach, w całym lesie nie ma zupełnie nic do zjedzenia. Spokojnie, Laluś i Ciamajda ciągle szukają. Może będą mieli szczęście. Mam nadzieję. Ach, wiesz, Lalusiu, jeśli szybko nie znajdziemy jedzenia, Smurfy zginą z głodu. Muszę przyznać, że głód działa wspaniale na mój śliczny owal twarzy. No i na twoje żebra. Masz rację. Och, Ciamajdo, co my teraz zrobimy? Będziemy dalej szukać czegoś do jedzenia. Patrz, ona nam to przecież daje. Dzięki, ale nie możemy. Jasne, że nie. Musisz myśleć o swoich maleństwach. Dobrze, zgoda, skoro tak nalegasz. Dziękujemy, pani. Nareszcie jedzenie. Jemy? Stój, a inne Smurfy to co? O, jasne, trzeba się podzielić, chodź. Ciamajdo! Nasz przydział możemy chyba zjeść od razu. I jeszcze trochę wytrzymaj. Wioska jest bardzo blisko i... O, nie martw się, zaraz wracam. O, na pomoc! On zniknął. Ciamajdo, nic ci się nie stało? Nic. Gdzieś tu musi być nasz żołędź. Zaraz go znajdę i przyniosę, he? Miau. Przestań narzekać, kocurze. Skoro nie ma już nic innego, to zjesz z apetytem tę pieprzową zupkę. Miau. Co za wybredny kot! Ta zupa jest zupełnie dobra. Widzisz? Może ją tylko trochę przepieprzyłem. Grozi nam śmierć głodowa! W całej okolicy nie ma już zupełnie nic do zjedzenia. Miau, miau! Jak to nie ma? W lesie jest jedzenie. Naprawdę? Tak, tak. Te małe niebieskie cukiereczki, słodkie Smurfy. I będzie łatwo je złapać, bo już na pewno osłabły z głodu. To bardzo dziwne. Spójrz. Mrożonki, mnóstwo jedzenia. Pędzimy do papy Smurfa. Papo Smurfie, jest jedzenie, jest mnóstwo jedzenia. Pełna jaskinia. Mrożonki! Ruszamy, Smurfy. Weźcie kilofy, łopaty i jakieś koszyki. To wszystko coś mi przypomina, żebym tylko wiedział, co. Tutaj, małe Smurfy, wujaszek Gargamel ma dla was pyszną niespodziankę. Gdzie jesteście? No, pokażcie się. Znowu pudła. Jeśli ich zaraz nie znajdziemy, będę zbyt głodny, żeby szukać. Wiem, że macie jeszcze trochę żołędzi. Umieram z głodu. A spójrz, klakier, ile tego jest. Będzie dziś obiadek. Nie przepuszczę tym chytrym rudzielcom. Zabiorę wszystko. Jedzie! Może lepiej wróćmy polować na Smurfy, klakier. To dużo bezpieczniejsze. O, jesteśmy na miejscu. Pełno jedzenia.
Mamy szczęście, Smerfy, to dla nas prawdziwy skarb. No to do roboty, koledzy. Tak, do roboty. Jedzonko czeka. Dlaczego wciąż mi się zdaje, że gdzieś już o tym słyszałem? Aż mi ślinka cieknie, gdy patrzę na to jabłuszko. A ja na mandarynki. A ja na Smerfo jagody. A ja na jakiś pazur. Jaki pazur? Chcesz zjeść pazur? Co to jest pazur? Pazur, zwykły pazur u nogi. Tam jest coś, ktoś. Przypomniałem sobie. Co? Jest taka stara smerfowa legenda o wielkoludzie, który dawno temu kradł smerfom jedzenie i za to został zamrożony w swojej jaskini, zanim zdążył zjeść choć jedną jagódkę. Jak głosi legenda, wszystko pozostanie zamrożone, dopóki słońce nie oświetli tego diamentu. Wtedy zaklęcie pryśnie. O, przecież tu nigdy nie zaświeci słońce. I nic nie zjemy. Zaraz, istnieje pewien sposób. Ta po smerfie może by tak przyszło. Bracusiu, jesteś genialny. W porządku, lalusiu, daj lusterko. No, nie rozumiem tego klakierku. Nie ma nigdzie śladu po tych małych niebieskich paskudstwach. Jakby się pod ziemię zapadły. Co my tu mamy? Lusterko jak dla smerfa. Tak, ja też je czuję, klakierku. Tym razem wpadły w pułapkę. Bardziej w lewo, smerfetko. Teraz w prawo. Trochę bardziej do góry. Jeszcze wyżej. Dobrze. Topi się, ojej, topi się! Dziś się najemy jak smerfy. Jedzenie! Całe mnóstwo jedzenia! I najpiękniejszy diament, jaki w życiu widziałem! Wspaniałe! Nie mogę się doczekać! Nie cierpię czekać! W porządku, Smerfy! Dość, idziemy! Ależ, papo Smerfie, nie zostawimy tego! Łasuchu! Tak jest, papo! Niespodzianka! Gargamel! Wypuść nas stąd, Gargamelu, bo spotkacie jeszcze większa niespodzianka! Ośmielasz się grozić mi, ty nędzny robaczku? Ja tu teraz rządzę. Wszystko to należy do mnie i tylko do mnie. Po pierwsze obejrzę sobie mój nowy klejnocik, a potem będę miał prawdziwą ucztę. Ale dobre. A wy będziecie na deser, moje małe smerfiotka. Moje jedzenie. Uprzedzałem cię, Gargamelu. Ty tu masz swoje jedzenie, panie olbrzymie. Ja tylko żartowałem. To nie jest śmieszne. Nie, wcale nie. Zgadzam się, ale ja... To był ich pomysł, żeby się tu zakraść i wszystko ci zabrać. To nie ja, to wcale nie ja. Powinien pan dać im nauczkę, panie olbrzymie. Do widzenia. Szybko, szybko, uciekajmy! Nie można, on zablokował nam wejście. Wy mi zapłacicie! Stój, olbrzymie! Pamiętasz, co cię spotkało za twoją chytrość? Tak. Chcesz, żeby to się stało po raz drugi, czy nie? Coś wam powiem. Podzielę się z wami. Zgoda? Zgoda. Chodźmy, smerfy. Chwilę. Diament też weźcie. Zimno mi. Gdy patrzę na niego. Nie widzę Gargamela, ale to nie znaczy, że nie czyha gdzieś na nas. Ostrożnie, moje małe smerfy. Nie cierpię ciemności. Nie cierpię tego! Teraz mam nie tylko wasze jedzenie, ale i wasze niebieskie skórki, by podstępne smerfy.
Gargamelu, popełniasz wielką nieostrożność. Ten diament surowo karze krzywdzicieli. Nie jestem głupi, papo Smurfie. Dobrze wiem, że chcesz go mieć, ale on jest mój tak samo jak ty. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, boję się. Ostrzegałem, że chciwość cię zniszczy. Zamarzam! Smurfujmy stąd! Tylko gadu! Papo Smurfie, proszę, zdejmij zaklęcie. Nie, to niemożliwe. Ale nie martw się, Gargamelu. Kiedy promień słońca padnie na diament, rozmrozisz się. Zaraz będzie padać. Deszcz! Pada! Deszcz! Wreszcie koniec suszy! No tak, papo Smurfie. Zdaje się, że długo nie zobaczymy słońca. Smurfastycznie, prawda? Aha! Cudownie zagrać w piłkę po pysznym jedzonku na pikniku. No to łap! Ja osobiście wolę dobre jedzonko. Łasuchu, łap! Ta zabawa coraz bardziej mi się podoba. Przyniosę. Mam ją. O, to nie jest nasza smurfopiłka. To kryształowa kula. Ale się smurfowo mieni. Wygląda bardzo apetycznie. Zaniesiemy ją do wioski. To jest pomysł. Zbliża się pora kolacji. Połknęły haczy. Słuchajcie, trole. Wkrótce będziemy rządzić tam na ziemi, tak jak rządzimy pod ziemią. Ale krągu, tarcze przeciwsłoneczne nie gotowe, bez nich nie możemy wyjść na światło dzienne. Jest nas zbyt mało, by równocześnie robić tarcze i pilnować ognia. Nie martwcie się, już niebawem będziemy mieli wielu niebieskich niewolników. O, papo Smurfie, nie czuję się dobrze. Czy nie jest za późno? O nie, jest za pełno. Och tak, to na pewno przez te orzechy. Albo smurfojagody, a może raczej przez grzyby. Albo przez te smurfobule, albo nasiona słonecznika. Przestań, łasuchu, albo... pochorujemy się przez ciebie. Nie cierpię chorować. Ty sobie spokojnie leż, a ja wysmurfuję dla ciebie odpowiednie lekarstwo. Dobrze, papo Smurfie. O, już nigdy nie będę jadł. No, może tylko czasami. Mamy coś dla ciebie, łasuchu. Może poczujesz się lepiej. O, dziękuję ci, pracusiu. Co to? To przecież ja. I różne smurfowe przysmaki, o jakich zawsze marzyłem. Aż mi ślinka cieknie. Witaj, niewolniku. Niewolniku? Zaraz, chwileczkę. Kim jesteś? Czego ode mnie chcecie? Hej, łasuchu, przyniosłem ci prezent, zaraz poczujesz się lepiej. To ja, łasuchu. Gdzie się schowałeś? Hop, hop, łasuchu. O, co to takiego? Prawie jak moje lusterko, tylko lepsze. Leluś! Łasuch, a co ty tutaj robisz? Ale co ja tu robię? Nie gadać, pracować! Tak jest. Te ziółka postawią łasucha na nogi. To dziwne. Nie widać ani jednego smurfa. Gdzie jest farmer smurf? Asio! A pracuś powinien teraz rąbać drwa. Ach! Smurfetka przerwała malowanie domku? Gdzież one wszystkie są? O, spójrzcie, przecież to ja. Ile tu kwiatów. To ogród moich marzeń. Nie, to ja! Jestem silniejszy niż w marzeniach!
A to ja. O takich zbiorach nigdy nawet nie marzyłem. Nie cierpię głosu! Przepuśćcie mnie! Jak tylko dotknął kryształowej kuli, będziemy tu mieli wszystkie smerfy razem. No nie rzeczy, nie koleżeńcie, puśćcie! Wstajcie! Wcale nie widziałem, też nie można, mówię, wszystko padnie. Dlaczego mnie rozmykać? Odejdźcie od łóżka, przecież możecie go udusić. Gdzie jest lasuch? Skąd się wzięła ta kryształowa kula? Ja ją znalazłem, papo Smerfie. Prawda, że smerfowa? Można w niej zobaczyć wszystkie swoje marzenia. O, tak, marzenia są ważne, oczywiście. Ale bez pracy nie można ich zrealizować. Wracajcie zatem do swoich... O, co? Przecież to ja. O, tak, przywódca i papa. Ja znam Smerfy. Dotknijcie jej, dotknijcie! Przecież ja nawet nie spojrzałem! No co się dzieje? Co się stało? Do licha te niebieskie stłupły kryształową kulę! Dzięki Smerfowi! Przynajmniej nikogo więcej już nie złapią! A właśnie, że złapią! Trudno zanieść na ziemię jeszcze jedną kulę. Smerfom się to podobało! Jutro znowu tu przyjdę! O, nie! Do roboty, niewolnicy! I bardzo dobrze, marzenia się skończyły. Znajdźcie Lalusia i Lasucha i zabierzcie się do pracy. Ty, pracusiu, zostań. Czy sądzisz, że znajdziesz jeszcze jedną kryształową kulę? Nie jestem pewien, papo Smurfie, ale spróbuję. Dobrze, postaraj się. Bardzo jestem ciekaw, czy spełnią się moje marzenia. To chyba było gdzieś tu. Jest! Mam dziś wyjątkowe szczęście. Co to za hałas? Tutaj jesteście! Pracuś! A co wy tu robicie? To ta kryształowa kula, którą znalazłeś, wciągnęła nas tu. I takie wstrętne stare trole kazały nam smerfować z całej siły. Biegnij natychmiast po pomoc. Nigdzie już stąd nie pójdziesz, tylko do pracy. Dostaniemy was stąd. Gazu! Za nim nie wolno mu uciec. O, jak widno, słońce! Wracajmy! Kupcy, pozwoliliście mu zwiać, teraz ostrzeże resztę. Co mamy teraz zrobić? Na szczęście wiem, co zrobić. Za mną! Papo Smurfie! Świetnie, pracusiu, znalazłeś. O nie, papo Smurfie, nie. Pracusiu, oddam ci, gdy tylko popatrzę. Ale papo Smurfie, to pułapka. Tak, tak, pułapka? Laluś i Łasuch są w niewoli, właśnie przez te kule. Opowiedz wszystko dokładnie i po kolei. Jeszcze trochę osiłku. Osiłku miałeś rąbać drwa. Papa Smurf zawsze mówi, żeby nie odkładać na jutro tego, co można smurfować już dziś, bo... O! A! Świetnie. Drążcie dalej. Niedługo wszystkie będą nasze. La 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 la. Co za smerfolicho! Chyba za długo byłem na słońcu. O, moja kukurydza zamiast w górę rośnie w dół. W wiosce nikogo nie ma. Harmoniuszu, graj na alarm. Tylko dwa? Gdzie reszta? Wszystkie zniknęły. Żartujesz z nas? A może zapadły się pod ziemię? O! Tu są trole. Nie cierpię troli. Trzymajcie papę Smurfa. Puszczaj. Już wiem, trole nie znoszą światła. Ale lubią Smurfy, zwiewajmy. Na drzewo tu bezpiecznie. Papo Smurfie, wchodzą przez podłogę, co robimy? Nie trać głowy, zaraz coś wymyślę. Jeżeli ta kula wysyła Smurfy pod ziemię, może też przysłać tu promienie słońca. O, nie ujdzie wam to na sucho, wstrętne trole!
to nie ujdzie na sucho spryciarzom, którzy są na górze. Krągu, panie Krzysztofie, co to znaczy? Słońce! Światło! Chodźmy, chyba się udało. Zablokujcie przejścia. Żaden smerf nie może wyjść ani wejść. Światło! Moje oczy! Jeszcze kawałek prosto, papo. To już niedaleko. Stać! Jesteś trolem czy smerfem? Jestem trolem. W porządku. Wejdź. Papa smerf! Muszę pożyczyć na chwilę twój młot. Co się dzieje? Jest ciemno! Światło zniknęło! Tak! Nasi niewolnicy smerfy też! Jeszcze nie zupełnie! Proszę pani! Szybko, moje smerfy! Znowu nas palą! Ratunku! Smerfy! Mocno trzymajcie! Dobrze! Ciągnijcie, trole! Są znowu nasze! Nie! Przepadły! Stały się bezużyteczne, odkąd smerfy poznały nasz sekret. Do roboty! Musimy zejść głębiej. Jesteśmy zbyt blisko powierzchni ziemi. To niebezpieczne. A, znowu kopać! Nikt nam już nie pomoże! Mniej gadać, więcej robić. To jest bardzo dobre lusterko. Ale nie pokazuje już marzeń. Wymyśliłam nową zabawę. Pobawisz się ze mną? Oczywiście, smerfetko. Teraz ja, moja kolej. Stawcie się! Ja też mogę. O, papa smerf, zagrasz z nami? Nie, ja nie mogę, mam dużo pracy. Ale wiecie co, po pracy zagramy wszyscy. Do roboty! Tak, papa smerf. Udało się! Wiecie, wciąż tylko ta praca i praca. Od tej pracy robię się nudnym smerfem. Uwaga, smerfy! Razem! Nie cierpię ciągnąć! Potrzymaj mi to pudło, Ciamajdo. Bardzo chętnie, ważniaku. Papa smerf! Moja noga! Potrzebny mi pyłek śniegowego kwiatu na opuchliznę. On jest w moim laboratorium. Nie martw się, papo smerfie, zaraz ci przyniosę ten pyłek. Ciamajdo, nie mogę szybko biegać, bo boli mnie głowa. Może byś pobiegł do laboratorium i przyniósł papie ten pyłek. O, już lecę! Już jestem, papo smerfie! Mam pyłek! Męczyłeś się, daj, ja go zaniosę. Papo smerfie, przyniosłem ci ten pyłek. O, nie, zaraz! Przecież to ja przyniosłem. Nie cierpię! Och, coś ty narobił! Nie martw się, papo smerfie. Przyniosę ci ile chcesz tego śniegowego pyłku. Tak. Na świecie jest jeden, jedyny śniegowy kwiatek i kwitnie tylko raz w roku. Zaraz, właśnie powinien kwitnąć. To świetnie, już po niego idę. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, ważniaku. Ten jedyny na świecie śniegowy kwiatek rośnie tam, na szczycie Lodowej Góry. Lodowej Góry? Pamiętajcie, smerfy, nie zerwijcie śniegowego kwiatka. Przynieście tylko pyłek, bo przecież śniegowy kwiatek za rok zakwitnie znowu. Dobrze, papo smerfie. Naprzód, ruszamy! Do widzenia! Papa! Do widzenia! Chcesz
szczęśliwej drogi. Wasza odwaga i poświęcenie będą... Osimku, chce mi się pić i ja nie zdążyłem pościelić łóżka i muszę iść do toalety, no więc, czy ja mogę wrócić? Nie martw się, ważniaku, to nie takie ważne, jak wrócisz, wszystko zdążysz zrobić. Osiłku, mam dziwne wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Tutaj? Zdaje ci się, smerfetko. Czy to lawina? Mamy szczęście, że nas nie zasypała. Znajdźmy szybko ten śniegowy kwiatek i wynośmy się stąd. O, jest! Widzę go! Jest rzeczywiście bardzo ładny. Kto dobiegnie ostatni, ten jest smertnie zdara. Ojej, kto tu wykopał taki wielki dół? Nie wiem. I chyba lepiej będzie, jak się nie dowiemy. Och, bierzmy ten pyłek i wracajmy do domu. No już, tylko ostrożnie. Wyżej już nie mogę. Jestem najlżejsza z was. Podsadźcie mnie. To niebezpieczne, smerfetko. Proszę cię, ostrożnie. Nie martw się, wszystko w porządku. Nasza smerfetka zniknęła. Och, nigdy cię nie zapomnimy, smerfetko! Musimy spełnić ostatnie życzenie kochanej smerfetki i zanieść kwiatek papie smerfowi. Tak, wejdźmy do wioski, smerfy! Szybko! Wracamy do wioski, szybko! Nic z tego! Jesteśmy w pułapce! Pułapce? Ja wiedziałem, że coś się stanie! Papo Smerfie! Bez paniki, Smerfy! Trzeba zawiadomić papę Smerfa, że mamy kłopoty! Wiem! Wyślemy do niego sygnał dymny! Ciekawe, co też mogło zatrzymać Smerfy. Przecież już dawno powinny tu być. Przestań rzępolić! Przepraszam, papo Smerfie. Papo Smerfie, spójrz! Sygnał dymny smerfów. Coś się stało. Smerfy mnie wzywają. Sanie, jak najszybciej. Puść mnie, bardzo cię proszę. Błagam cię, nie zostawiaj mnie tutaj. Chcę wrócić do moich przyjaciół. Nie, nie, teraz jesteś moja. Nigdy. Wcale nie jestem twoja i nie mam ochoty tu być. Puść mnie w tej chwili. O, nie płacz. Ty jesteś bardzo miły, ale ja tu... psik, zaraz zamarznę. Dziękuję, ale ja jestem głodna. A psik... Och, ten sopel jest pyszny, ale ja nie jadam sopli. Oj, już wiem. Jaka szkoda, że nie ma tu papy Smerfa. O, i smerfetki. O! Zaczekajcie! Zaczekajcie na mnie na pomoc! Teraz dopiero wpadł w złość. A my w sytuację bez wyjścia. Nie traćcie ducha! Nie damy mu się! Smerfy! Dostanie za swoje! A siostro! Czekajcie!
Jeszcze trochę wysiłku. Zaraz będziemy na miejscu. Stać. To tutaj. Tu właśnie był śniegowy kwiatek, ale go nie ma. Smerfów też nie ma. Wygląda na to, że zeszła tu lawina. Pewnie ona zmiotła nasze kochane smerfy. Biedny łasuch. Już nigdy nie usłyszymy, jak mu burczy w brzuszku. Biedny Ciamajda już nigdy nie rzuci mi kłody na nogę. Nasze kochane smerfy. One żyją. Smerfie! O, jak się cieszę, że cię widzę, papo! Proszę, mamy dla ciebie śniegowy kwiatek! Znakomicie. Teraz wyruszamy uwolnić smerfetkę. W drodze wyleczę sobie nogę. Ratunku! Pomóż mi! Boję się! Wstydziłabyś się! To moja maskotka! Oh, dziękuję ci, Yeti. Już po raz drugi ocaliłeś mi życie. O, co ci się stało w nóżkę? Bardzo boję. To te wstrętne smerfy, ale ja im pokażę. Jest tutaj. To znaczy, że smerfetka też tu jest. To świetnie. Teraz go już mamy. Nic ci nie grozi. Pył śniegowego kwiatu wyleczy twoją chorą nogę. Widzisz? Śniegowe kwiaty żyją pośród śniegów i lodu, a smerfetka może żyć tylko w ciepłym klimacie smerfowej wioski. Na całym świecie jest jeden śniegowy kwiatek i jedna smerfetka. A właściwie to śniegowego kwiatka już nie ma. Jest, są, są. O, śniegowe kwiaty! Weźcie tylko tyle, ile nam trzeba. Dziękujemy za pyłek z twoich śniegowych kwiatów. Czy możemy przyjść za rok, kiedy znów zakwitną? To znaczy, Yeti, że co rok będziemy się widywać. Otwieram uroczystość na cześć smerfów, które tak dzielnie poszukiwały śniegowego kwiatu. Witajcie znowu w domu! Znowu wszyscy razem! Myślałem, że to wasz koniec! Nie, nie, to był koniec jedzenia. Może jeszcze ciasta? Może jeszcze trochę salsa parmigiana? Nie mam nic przeciwko temu. Mam dla ciebie niespodziankę, papo Smerfie. Pomimo wszystko, jak to cudownie, że znowu jest tak jak dawniej. Co za gargamelski ból. Ależ mnie połamało. Och, biedny papa Smerf. Może widok tych kwiatuszków złagodzi twój ból? Oby. Dziękuję ci, smerfetko. Ciamajdo, zdejmij ten wazon, który stoi na półce. Dobrze, papo Smerfie. Na czym by tu stanąć? O, ten stołek będzie w sam raz. Biedny papa Smerf. Jego choroba zaostrza się. Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej. Zbliżcie się, moje małe smerfy. Wiecie, mam do was wielką prośbę.
Za wodospadem, tam w odległej dolinie Nodrok, jest jaskinia, w której znajduje się kamień zwany Smerf kamieniem. Jak wyczytałem w mojej księdze, posiada on cudowne właściwości lecznicze. Czuję, że tylko on mógłby mnie uleczyć z mojej choroby. O! W takim razie ja stanę na czele wyprawy poszukującej Smerf kamienia. Znasz mnie, papo Smerfie, i przyznasz, że ja najlepiej nadaję się do tego zadania. Wiem, że jesteś odważny, a odwaga będzie ci potrzebna, jak wejdziesz do jaskini Molinów. Molinów? Tak, Molinów. Moja księga mówi, że Molinowie strzegą Smerf kamienia. Wiesz, papo Smerfie, myślę, że ten pomysł z objęciem kierownictwa wyprawy przeze mnie wcale nie był taki dobry. Mam lepszy. Skoro jesteś chory, ktoś rozsądny powinien czuwać nad wioską, prawda? Masz rację, ważniaku. Bez ciebie nie damy sobie tu rady. Słuchajcie, do tej niebezpiecznej wyprawy potrzebuję 3 ochotników. Ja jestem najsilniejszy, więc będę kierował całą wyprawą. Jak Molinowie zobaczą moje muskuły, to uciekną i raz. Żeby zdobyć ten kamień, trzeba mieć trochę tu i spryt. Dlatego ja powinienem być dowódcą. Ty? A co będzie, jak się okaże, że kamień jest tak ciężki, że nie dasz rady go udźwignąć? No już, dziękuję wam za szczere chęci i dobrą wolę. Najlepiej będzie, jak połączycie swoje siły i pójdziecie razem. Dobra, papo Smerfie. Skoro tak namawiasz, zgoda. Cieszę się, że się dogadaliście, ale potrzebny jest jeszcze jeden ochotnik. Może ja. Śpioch? Jestem wzruszony. 3 członkiem wyprawy będzie Śpioch. Śpioch? Co tu się dzieje? Ach, jesteśmy z was dumni, prawda, papo Smerfie? Papo Smerfie, jesteś pewien, że Śpioch powinien iść z nami? Tak, jak go znam, będzie opóźniał wyprawę. Nim odejdziecie, chcę wam powiedzieć kilka słów. Osiłku, pamiętaj, że twoja siła ma służyć wam 3. Pracusiu, dziel swoje zdolności rozsądnie ku ogólnemu pożytkowi. Śpiochu, mam nadzieję, że jeśli znajdziecie się w niebezpieczeństwie, twój spokój udzieli się pozostałym. A ja nie mam takiej nadziei. A teraz, moi dzielni ochotnicy, życzę wam, aby wasza wyprawa skończyła się sukcesem. Moja obolała noga też przyłącza się do tych życzeń. Hurra! Do widzenia! Będziemy tęsknić za wami! To będzie dla mnie najtrudniejsze zadanie od czasu, kiedy wybudowałem tamę. Ty wybudowałeś tamę? To ja się przy niej napracowałem, a ty dźwigałeś swój ołówek! Stańmy i odpocznijmy, co? Ta mgła robi się tak gęsta, że za chwilę nie będę widział własnej dłoni. O, patrzcie. Hej, Śpiochu, dlaczego nie uważasz? Przepraszam. Ty, spokojny, jak myślisz, którędy powinniśmy iść? Nie wiem, najchętniej bym się zdrzemnął. Cicho, słyszycie? Niczego nie słychać. No właśnie. Czy to nie dziwne, że nie słychać ani ptaków, ani owadów? Nigdy przedtem nie byłem w takim miejscu. Patrz! Wodospad! A za nim jaskinia! Ale tu ciemno. Tak, strasznie. A mnie to nie robi różnicy. Ja i tak prawie zawsze mam zamknięte oczy. A może pójdziemy tędy? Chodźcie, ta droga wygląda bezpiecznie. Uważajcie! Nic wam się nie stało? Na szczęście nic! Wreszcie będziemy mogli odpocząć. Słuchajcie, jest gorzej niż myślicie. Jeśli nie wygrzebiemy się stąd, zabraknie nam powietrza. Nie martw się, masz mnie! No proszę, już po zmartwieniu. Nie darmo zwoł mnie Osiłkiem. Tak, bez ciebie nie dalibyśmy sobie rady. Jeżeli nawet jest tu powietrze, to musi być wyjątkowo ciężkie. A może masz dodatkowy bagaż, Osiłku? O, ale miałem piękny sen. Jechałem na takim dużym, dziwnym koniu. Papa! O! Ratunku! Wytrzymaj, pracusiu! Zaraz cię wyciągnę!
Co się stało? Poślizgnąłem się. Niewiele brakowało. Może tam wcale nie jest tak głęboko. O! Nie ma sytuacji bez wyjścia. Rzeczywiście. Ja zjadę pierwszy. Patrzcie, jak to zrobię. Widzieliście? To proste. Kto następny? Najgorsze, co może nas spotkać, to... Nie mogę powiedzieć, że zrobiłeś to z wdziękiem. Dalej, śpiochu! Pokaż, co potrafisz! A może przed tym zjazdem powinienem odpocząć, co? Szybciej! Ale było fajnie. Ja... Co ci jest, pracusiu? Powinien odpocząć. Oni... Molinowie! Moja pogada z onymi. Król mówi, że one są smoki. Tak, one są smoki. Smoki? Niech twoja powie królowi, że jesteśmy najzwyklejszymi smerfami. Czy twoja nie widzi, że nie jesteśmy smokami? Ciekawe, jak moja może wiedzieć co. Twoja nie widzi, bo ma zasłonięte oczy. Ale ma ciupkie oczka. Nie dziwię się, że twoja kiepsko widzi. Król mówi smerf, smerf, ale i tak smok. Nasze przez cały czas czują na sobie gorące oddechy onych. No i one przyszły od strony gniazda smoka. Król na pewność posłał poczuja. Poczuja? A co on będzie robił? Dotykał nas? Łaskotał mnie. Czuj mówi, że jego nie poczuła smoka. Teraz wąchaj. Jego mówi, że one nie pachną jak smoci. Czy przekonaliście się wreszcie, że nie jesteśmy smokami? Król mówi, że one chyba nie są smoci. No pewnie, że nie jesteśmy. Aha, ale nasze muszą wiedzieć, kim one są. Król posłał po smakosza. Czy wiesz, o czym myślę? O tym samym, co ja. Smerfujmy stąd. I to szybko, gazu! Mamy dwa wyjścia. Albo wspiąć się po tej skale, albo odwrócić się i walczyć. To byłaby długa wspinaczka, bardzo męcząca. Tam nie ma gdzie odpocząć. Śpiochu, ty jak coś powiesz, to naprawdę... Wiesz, bardzo smerfnie jest być śpiochem i leniem. Nie jestem dobrym alpinistą. Jedyne, co umiem robić naprawdę dobrze, to... Wracaj! Śpiochu, wróć! To chrapać, wiecie? Smoki! Tysiące smoków! Ale uciekają. Śpiochu, uratowałeś nas! Jak wpadłeś na ten pomysł? Po prostu to było łatwiejsze od wspinaczki. Lepiej znikajmy stąd, nim zorientują się, że my to my. Chodźcie za mną. Chyba wiem, jak się stąd wydostać. Hej, to chyba jest gniazdo smoka, o którym mówili molinowie. Trudno, musimy zaryzykować. A może najpierw się zdrzemniemy? Ostrożnie! Tam może być niebezpiecznie. Ja pójdę pierwszy. Tam jest strasznie gorąco i okropnie jasno. A na dodatek tam leży wielkie jajo. Ogromne. A więc jest tak, jak myślałem. Chodźcie. To smerkanie. No właśnie. Kiedy molinowie mówili o gnieździe smoka, od razu sobie pomyślałem, że w nim musi być ten kamień. Och, jak to dobrze jest być smerfem. Tak, bardzo dobrze. Smerf, smerf, hurra! Smerf, smerf, hurra! Smerf, smerf, hurra!
prawdziwym bohaterem jest śpioch. Tak, bo to on nas uratował. Tak. Moje małe Smurfy, jestem z was bardzo dumny. I to nie tylko z powodu odnalezienia Smurf kamienia, ale także dlatego, że potrafiłyście docenić swojego kolegę. A teraz przekonamy się, czy ten kamień rzeczywiście posiada cudowne właściwości. Już go niosę, papo Smurfie! Słuchajcie, już się pozbyłem swojej choroby. Hurra! Tylko niestety zdaje się, że mam złamany paluch. I rządził swoimi poddanymi długo i szczęśliwie. O, gdybym ja mógł być królem. La 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 la. Gdzie jest moja część maszyny? Gdzie mój materiał? Gdzie moja motyka? Marzyciel, zabrałeś nasze rzeczy. Nie możemy pracować. Wyrywać chwastów. Nie jestem marzyciel, jestem jego królewska smerfność. Król marzyciel, smerfowe serce. Przepraszam cię, ale ta część jest mi potrzebna. Oddaj materiał. Daj motykę. Gdybym był królem, byłbym najsmerfniejszym władcą na świecie. Gdybym był królem, wszyscy poddani kochaliby mnie. To ja, król marzyciel, smerfowe serce! Powitajcie waszego króla marzyciela, smerfowe serce! Dziękuję wam, smerfowi poddani, dziękuję! Au! Tonę! Ratunku! Papo Smurfie! Na pomoc! Papo Smurfie! Na pomoc! Ojej! Nie! Ratunku! Na pomoc! Nie! Jak ja się stąd wydostanę bez niego? A gdzie ja jestem? Jeśli będę szedł w stronę, skąd dochodzą te... Wielki królu, nareszcie wróciłeś. Tak długo na ciebie czekaliśmy. To dziwne, że oczekiwaliście mnie tu, bo ja sam nie wiedziałem, że się tu znajdę. Raczyłeś wylądować na własnym posągu? To ja? Dotrzymałeś danej nam obietnicy, królu. Cieszcie się, póki wrócił nasz ukochany król. Hurra! Masz to pewnie pod pokładem. Co mam mieć pod pokładem? Sekretną broń. Opuściłeś nas, żeby zdobyć broń przeciwko Norfnagom. Jesteście pewni, że ja jestem waszym królem? Ups! Pobym wieleś wiedzieć, królu. To nasi wrogowie Norfnagi chcą więcej klejnotów. Klejnotów? Od czasu twojego wyjazdu, królu, Norfnagi przychodzą codziennie po klejnoty. Codziennie! I ciągle grożą nam trzęsieniem ziemi! Och, królu, kiedy uwolnisz nas od tego niewolnictwa? Sam widzisz, królu, że już dłużej nie możemy tak żyć. Wiem, ale... Naprawdę, Gabi, nie wiem, jak walczyć z tymi Norfnagami. Użyj swojej sekretnej broni, królu. Ile razy mam ci powtarzać? Nie mam żadnej sekretnej broni i nie jestem waszym władcą. Nigdy w życiu nie widziałem tego miejsca i nigdy... Przynieśliśmy twoje szaty, królu. Ale piękne. Ach, zrób nam tę łaskę, królu, i wdziej te szaty. Oh!
Ach, królu, wyglądasz? Smerfnie! Absolutnie smerfnie! Tak, smerfnie! Abso-smerfnie! Abso-smerfnie, smerfnie! Co to znaczy smerfnie? Wyglądam jak król, czuję się jak król i będę działał jak król! Bo jesteś królem. To pora wysyłania klejnotów. Coś podobnego. Codziennie wysyłacie im ten wielki kocioł klejnotów? No przecież wiesz, królu. Chciałbym zobaczyć te orfnagi. Są takie wielkie! I podłe! I straszne! Prawdę mówiąc, nigdy ich nie widzieliśmy. Rozumiem, ale ja chcę rzucić na nie okiem. Załadujcie klejnoty! Widzicie, jaki nasz król jest odważny? Mówiłem wam, mówiłem, że on nas uratuje. Nie boi się orfnagów. Jest dzielny i śmiały. O! Mogę się do ciebie przyłączyć, królu? Rozsmerfujemy się tu. Oczywiście, tak. Rozsmerfujemy się tu. Jak raczyłeś to barwnie określić. To pewnie ich wzbudzacz trzęsienia ziemi. Okażmy pukom wdzięczność za nową dostawę klejnotów. Wow! Ale te puki są głupie. Im mocniej trzęsiemy, tym ciężej pracują! Chodźmy, Gabi! Opuszczać kocioł! Albo dostarczycie dwa razy tyle klejnotów, co dzisiaj, albo trzęsienie ziemi zabije was wszystkich! Dwa razy tyle klejnotów? Przecież to niewykonalne. Nie bójcie się, bracia Puki. Nasz król uratuje nas. On się wcale nie boi orfnagów. On gotów walczyć z nimi nawet dziś. Proszę cię, nie przesadzaj. Ależ królu... Dajcie mi trochę czasu. Muszę pomyśleć. Och, gdyby tu była smerfetka, na pewno by coś wymyśliła. Marzycie! Smerfie, marzycie! Smerfetka! Smerfie, musisz pomóc tym biednym małym pukom. One cię potrzebują. Ja bardzo chciałbym im pomóc, ale brak mi odwagi, by stawić czoło orfnagom. Nigdy nie byłeś tchórzem, marzycielu. Przypomnij sobie swoje wyczyny. Pamiętasz, jak wybraliśmy się na wycieczkę statkiem i złapał nas sztorm, a ty nieustraszony stałeś za sterem? Tak pamiętam. Albo jak kiedyś wódz dzikiego plemienia wyzwał cię, a ty nie przestraszyłeś się i trafiłeś do celu? Tak było! Pamiętasz te wyprawy na księżyc, którą zorganizowałeś? Czy do tego nie trzeba było odwagi? Rzeczywiście, zorganizowałem to. Widzisz, marzycielu, jesteś urodzonym przywódcą. Masz rację, smerfetko. Nie zawiodę biednych puków, zobaczysz. Ach, jestem z ciebie dumna, marzycielu. Jesteś najbardziej smerfnym królem na świecie. Żaden król nie był tak smerfny jak ty. Słuchajcie, poddani, te klejnoty są wasze! Zapracowaliście na nie! Skończyły się czasy waszego niewolnictwa! Mój królu, wiedziałem, że nas nie zawiedziesz! Wiedziałem od początku! Przywiozłeś sekretną broń, użyjesz sekretnej broni! Wystarczy, Gabi, jestem na miejscu! Orfnagi! Jestem marzyciel smerfowe serce! Król puków! One więcej nie będą wam służyć! Ty zuchwały karle! Pokażcie się tutaj, jeśli jesteście takie odważne! Uruchomić wzbudzacz trzęsienia ziemi!
Nie, nie zrobicie tego! Drogo was będzie kosztowało to nieposłuszeństwo! Bardzo drogo zginiecie wszyscy! Całe wasze plemię! Koniec z pukami! Wyżej! Wyżej! Tak jest, wodzu, robi się. Ech, wy oszuści! Kto to? Nikt się was nie boi! Wiwat, wiwat! Wiwat! Hurra! Wiwat! Król marzyciel, smerfowe serce! Wiwat! Król marzyciel, smerfowe serce! Drogi Gabi, najbardziej skuteczną broń każdy z nas nosi w sobie. To odwaga! Masz rację, królu. Baliśmy się tych norfnagów tylko dlatego, że głośno krzyczały i wprawiały w ruch tę machinę. Nie, Gabi! Marzycielu, marzycielu! Co? Ja? Papa Smurf? Krawiec? Farmer? Pracuś! Wróciłem! Papo Smurfie! Byłem daleko stąd, w podziemnym królestwie i byłem tam królem! To ci się tylko śniło, chłopcze. To tylko sen. Bom uderzył cię w głowę i zapadłeś w sen. A? Nie wracasz z nami do wioski, marzycielu? Już idę, pracusiu! Ups! To ci się tylko śniło, chłopcze. To był tylko sen. A czy życie nie jest snem?